Witam was serdecznie w kolejnym, a zarazem ostatnim odcinku z testu paczki Hot Wheels. Na dzisiaj został nam do przetestowania Bone Shaker, czyli taki oto samochód, który jest chyba właściwie bratem bliźniaka Hot Roda. Przed zakupem oczywiście wpisujemy kod EDEK, no i kupujemy. Generalnie jak możecie zobaczyć, to auto jest praktycznie identyczne jak Backfire, więc jeśli o to chodzi, no to trochę słabo. Natomiast przejdę sobie już do edycji tego auta. Taki jakby przyspieszony dźwięk silnika ma. Coś mi w nim nie pasuje, jakby taki był na speed-upie. Natomiast z dobrych informacji jest to hitbox Octane'a, więc mój ulubiony hitbox. Jak widzimy, jest on zdecydowanie niż hitbox, ale powiedzmy, że mimo wszystko jest chyba znośnie, chociaż jest olbrzymia przestrzeń z przodu na górze. No ale to jak wypadnie auto, jeszcze zaraz się okaże. No i dobra, gramy rankę T2x2 na samym początku. Zobaczymy sobie, jak to auto się sprawdzi. I od razu tutaj powiem, że ostatnio w komentarzach czytałem sugestię, z którą się w sumie zgadzam, że brakuje w sumie trochę tego wątku freestylu. O, dobra, strzelamy na 1-0. Że brakuje trochę elementu freestylu i zamiast jednego ranked 1v1 będę raczej grał w przyszłości po prostu mecz casualowy, żeby polatać sobie na jakieś flip resety, pincze i fajne mechaniczne zagrania. Ale nie zrobię tego jeszcze w tym odcinku, ponieważ jest to tak jakby seria cała z Hot Wheelsów i chcę, żeby wszystkie auta były równie testowane w ten sam sposób. Dobra, w międzyczasie 2-0. Więc powiedzmy, że od następnego odcinka będzie to zmiana. Możecie dać znać, co o tym uważacie, czy jednak jesteście za tym, żeby nie było tego freestylu. Myślę, że taki jeden meczek nikomu nie zaszkodzi. Zobaczymy w ogóle, jak będzie tam to wychodziło. Ewentualnie, jak będzie dziwnie, czy tam źle, to się jeszcze to poedytuje. Dobra, ja tego typka zniszczę. Tutaj trzeba to jakoś przebić nad bramkę. Ogólnie hitbox Octane'a to no na pewno coś, na co czekałem podczas testowania tych samochodów. W zasadzie no zdecydowanie najlepiej mi się grało w tym chyba Fast 4WD, coś takiego to się nazywało. Przyjemny samochód, nawet przyjemnie odwzorowany hitbox. Ten tutaj, mimo że wygląda bardzo ciekawie, wiadomo, że jest to w zasadzie kopia innego samochodu z Rocketa, ale no dalej trzeba powiedzieć, że wygląda spoko ten samochód, to jednak nie jest aż tak dobrze odwzorowany hitbox Octane'a. Natomiast nasz teammate ładuje bramę? Nie udało się. Dobra, ten Shark to jest chyba jakiś freestyler z Nexusów, więc może dla pewności będziemy musieli uważać na jego aeriale. Teammate tam w narożniku sobie działa, nie wiem, co on robi. Fliknął jednego, bumpnął drugiego. Nie no, ładnie to zrobił, muszę mu tutaj napisać ładne zderzenie. Czekamy na midzie, może dostaniemy podanie, dobra, nie nastawiam się na nie. Chociaż? Dobra, wstrzelamy się w piłkę i 4-1. Tutaj wypadałoby uważać na to, czy nie robią fejka. Tak się też stało, robią fejka, ale w sumie trochę krzywo zagrałem z tego względu. I zadziałało? Dobra, w każdym razie nie straciliśmy coś z sukcesem. Znowu sobie teammate podbija, ja go poasekuruję, może na wszelki wypadek. Dobra, lecę na to. Żeby nie mogło być niebezpiecznie. Dobra, musimy się szybko wrócić, żeby poasekurować naszego teammate'a. Bo 1v1 na jakiegoś rekina to może być ciężko. Dobra, tutaj wybijamy. Teammate leci na sidewall redirecta, co może być bardzo słabe w skutkach. Zważywszy na to, że nie mamy boosta i tracimy gola. Jest ten przeciwnik, ale myślę, że jej nie będzie przyjmował. Dobra, ładuj. Pod ladę. Jest, ładnie, ładny strzał. No i mamy pierwsze zwycięstwo. Zobaczymy, jak to auto sobie poradzi na jedynkach. Od ostatniego filmu generalnie trochę podbiłem rangę na jedynkach, więc mogą być ciężsi przeciwnicy, mimo że ostatnio wszystko przegrywałem. Ale mogę też grać nieco lepiej, więc jakby są plusy i minusy tego rozwiązania. Ale strzelamy bramkę na 1-0. Dobra, myślę, że tutaj odpowiedni będzie fake. Okej. Przestraszyłem się trochę, jak zobaczyłem, że on nagle na to leci, ale obroniliśmy. Nie. On też tego nie trafił. Nie no, on to zrobił. Nie no, jak ja tam tego nie wykorzystałem. Trochę boli, ale no cóż, zdarzyło się. Przyjmijmy sobie piłkę. No nie no, ciężko się przyjmuje. Dobra, podlećmy na aeriala. Jakiś tutaj, myślałem, że go minę do boku. Niestety się nie udało. Nie udało się go też zdemować. I widzimy, że on nie zebrał boosta, czego się obawiałem, ale i tak ma bardzo dobrą sytuację. I nie bronię tego. Spróbujmy go zdemować, to auto się nadaje do demowania, z tego przynajmniej z wyglądu. Dobra, jakiś ground pinch. Potrzebujemy to kopnąć.
Dobra, jest 2-2, ale co by nie mówić, to auto jak jedzie na demo, to musi groźnie wyglądać z tą czaszką z przodu samego. Ja to sobie przyjmę, jakiś flick, niestety nie za dobry. Ale już sobie wezmę tutaj znowu setkę. Tutaj flip, nawet nie będzie potrzebny, bo i tak nie trafiłem. Dobra, nie udało mi się go przebić. Muszę zdążyć do defensywy, chyba zdążę. Ale on nam zabrał boosta niestety. Okej. Walił się. Weźmy tutaj przyspieszenie. Dostałem demo i tracimy gola. Nie wiem, czy stracimy gola. Nie tracimy gola, bo jakimś cudem udało mi się to pre-jumpnąć. Mamy sytuację groźną. Ale znowu przebiję nad bramkę. I mamy Upena, którego powinienem wykorzystać. I wykorzystujemy. Ten fragment samochodu, o którym wspominałem na początku odcinka. Że jest tak jakby bardzo duża przestrzeń pomiędzy wizualną maską a hitboxem. Jest dosyć uciążliwy, jeżeli chodzi o przyjmowanie piłki. Strasznie mi ona odskakuje po prostu. No ale niestety, no tak to jest, jak jest hitbox nieodwzorowany zbyt dokładnie. Wiadomo, że dałoby się do tego przyzwyczaić, pewnie na dłuższą metę, ale po co się przyzwyczajać, jak można grać z czymś, co od razu jest wizualnie lepiej zrobione. Pasujące. I tutaj strzał. Trochę za bardzo do boku, przez co mógł zdążyć do tej piłki. Ja sobie pojadę do defensywy, bo czemu nie? Jakieś przebitka nad nim, przerzutka. No, to jest właśnie to, że to jest hitbox Octane'a. Fajnie mi się po prostu nim wszystko robi tak zwinnie. A nie jest taki ociężały jak na przykład Batmobile z ostatniego odcinka. No nienawidzę tamtego hitboxa, naprawdę. To jest totalnie nie dla mnie. Ale i tak tracimy po kickoffie. Przeciwnik zrobił slowa, jak widzimy, więc będzie trzeba na to uważać. Dobra, teraz kickoff wygrany. Ja sobie poczekam, bo czemu by nie. Czekam. Fake flicka. Jakiś flick teraz. I dobitka. Dobra, trochę się wywaliłem na samym początku, ale wyszło całkiem nieźle. Zróbmy teraz strategię Akasewa, czyli nie jedźmy na kickoffa. Zostańmy w bramce. Trochę nie wyszło. On się skapnął w miarę dobrze. Natomiast tak jest ok. Bo nie straciliśmy gola. To zawsze jest zaleta. Zwłaszcza jak się wygrywa. Dobra, on leci na jakiegoś aeriala. Ja to na szczęście obronię. Trochę zbyt wolny recover. Jakbym lepszy recover tutaj miał, to byśmy jeszcze strzelili od razu. Ale znowu nie tracę gola. Fajnie jakby nam dał spokój. Tak jest, odjechał od nas, więc jest kit. Ja sobie fliknę jak on podjedzie, bo w sumie jakby strzelężował, to by stracił bramkę, a tak to się nic nie dzieje, bo i tak mamy piłkę, i tak mamy boosta. Więc nawet wychodzimy na to na dobre, finalnie. Dobra, zagrajmy sobie do ścianki. Tutaj jakaś podbitka. Tutaj jakiś taki AK fake. Dobra, wywaliłem się. Wcześniej się typek skapnął, że jak zostałem w bramce, więc teraz nie będę tego robił. Ale do tej piłki muszę polecieć. Jakby bez wyboru. Ale i tak mam przewalony raczej. Chyba, że on to kopnie. Dobra, nie kopnął, ale no jest ciężka. Zobaczmy, co on wymyśli. Taki strzał, dobra, to było ciężkie do obrony. Dobra, nie jedziemy na kickoffa, zobaczymy, co on wymyśli. Dobra. No nie. Czemu on się jakby zauważa? Ale wiedziałem wcześniej, że on zauważa, że fejkuje. Nie o tyle, że fejkuje, tylko że nie jadę, więc bez sensu. Po raz kolejny spróbowałem na nim takiego kickoffa. No dobra, tutaj wygrywamy. Więc zróbmy flika, który nie zadziałał. Weźmy sobie setkę. Jakieś 50, dobre. Przybijamy. Nic nie dało. Dobra, mamy setkę. Więc jest o tyle dobrze. I mamy jeszcze zerową sekundę na strzelanie gola. Tak jest. Nope. Aha, no i mamy kolejnego przeciwnika, tym razem jest to Slayer Crime, którego dobrze znamy, nie wiem czy był na odcinkach, ale na streamach na pewno często się pokazywał. I tracimy gola. Dobra, może ten rywal będzie bardziej wyrozumiały i będzie nam podawał piłkę w takich sytuacjach, tak jest. Dlatego będzie można pofykować prawdopodobnie. Dobra, polećmy na bruzówkę, bo czemu by nie, 1-1. A wiecie co, znowu tutaj spróbujmy takiego kickoffa, że nie jedziemy. Szkoda, że nie trafiłem w usta.
Powiedzmy, że nie wyszło aż tak źle. Poza tym, że zrobiłem misklika i spanikowałem. Dobra, przebity rywal. Ja sobie zbiorę przyspieszenie. O ile trafię. W końcu trafiłem, ale może być za późno. Dobra, nie tracimy gola bezpośrednio. Tej piłki nie mogę zostawić, ale też nie jestem do niej pierwszy. I dobry flick przeciwnika. Dobra, kick-off wygrany. Ale on już jest w defensywie właściwie, więc... Może uda nam się go ograć, natomiast nie ma aż takiej korzyści. Ładnie sobie zostawił piłkę. Nie zdemuje go i tracimy prawdopodobnie trzecią. Nie zdążę do tej piłki. No, nie zdążę. Zagrajmy sobie piłkę do boku. Okej. Okay. Tutaj jakieś dwa placze. Łapiemy reseta, strzał prosto w poprzeczkę. I obyśmy... Może jeszcze zdążymy? Dobra, nie zdążymy. Dobra, nie stracimy gola po prostu. To chyba nie wchodzi, więc jest okej. Okay. Przebijmy nad nim. To nie jest w bramce. Zobaczmy, czy on to sfejkuje. Jak to sfejkuje, to strzelamy dokładnie 3 do 2. A w zasadzie 2 do 3. Jedziemy już do kick-offu normalnie. Bez tych żartów wszelakich. On oddaje strzał, który jest bardzo groźny. Ale my z tego jakoś wychodzimy. Jeszcze tutaj jest boost. Dobra, podlećmy sobie. Flick. Flick. Nie wiem, czy zmieszczę, ale spróbujmy. Dobra, 3 do 3. Wcześniej zadziałało to dojechanie do tyłu, ale dla odmiany zróbmy coś takiego. Bez flipa. I teraz bez boosta zarazem. Okej, okay, jest przewalone. Ale znowu to jakoś bronimy. Ale dalej nie mamy boosta, dobra. Nie wiem, jest strasznie niewygodnie. Mamy przyspieszenie, natomiast ma bardzo dobrą okazję i tracimy gola. Dobra, wygrajmy kick-offa. Zbierzmy boosta, to jest tutaj najważniejsze. Nie, no najważniejsze to będzie nie stracenie gola, okej. Okay. To nam się udało. Szkoda, że się po tej stronie zrespił, ale i tak strzelimy na 4 do 4, bo myślę, że się nie będziemy spodziewać. Dobra, proszę o kolejnego dobrego kick-offa. Tak jest. Strzał na bramkę, żeby on musiał się tutaj wymęczyć. Kolejny strzał, nie prosto w niego. Nie mam teraz boosta, żeby to jakoby wynaprawiać. To nie wchodzi, ale nie, no to nawet wchodzi od razu. Dobra, zróbmy fejka, z tej strony jeszcze chyba nie robiłem. Widzimy, że on jednak jest czujny już. Dzisiaj wszyscy są czujni na tych kick-offach, to jest niecodzienne i idealny strzał. Więc trzeba robić zwykłe kick-offy, takie jak ten. Nie, co za plackowy strzał. Ale zdążę się cofnąć przynajmniej, więc będę miał szansę obronić. Dobra, udało się. Może nawet od razu kontratak. Wejdzie. Dobra, weszło 5 do 6. Zróbmy kick-offa do lewej strony. Dobra, założenie się udało. Ale i tak mam na piłkę, bo źle sobie ją zagarnąłem. Dobra, oddał nam ją. I sobie tutaj przyjmiemy. Jakiś musty flick. Do reseta i do zepsucia tego. No nie, taki ładny setup był. Idealny z... Nie. Jeszcze na nas idealnego Xira gości ładuje. A tak ładnie mogliśmy strzelić. No cóż, strzelmy kick-off gola. Proszę. Tak jest, udało się. Dobra, udało się. 6 do 5. Co? 6 do 7. Dobra, dobry kick-off. Nie, to nie jest dobry kick-off. To jest kick-off, po którym tracimy. Czemu na jedynkach tyle goli pada po kick-offie? Skupmy się na tym, co on robi i skontrujmy to. Dobra, mamy piłkę, mamy boosta, jest idealnie. A nas pewnie będzie podjeżdżał. Dobra, nie podjeżdżasz, tak? Spróbuję to przebić. Niestety przeciwnik do tego spokojnie zdąży sobie. Jeszcze nas skontrował. Kolejny kick-off, co jest wątpliwej jakości. Okej. Okay. Strzelimy po nim gola? Strzelimy po nim gola. Dobra, weźmy sobie to. Przyjmijmy jakieś 50 dobre. Czy ja zdążę strzelić opena? Chyba nie. Ale zdążę go przebić. Co może być groźne. Dobra, utknął w bramce. Ja go przebijam. Nie udało mi się tutaj go przebić. Musimy zdobyć bardzo szybko gola, jeżeli chcemy to wygrać. Więc w zasadzie muszę jechać w linii prostej do bramki. Dobra, nie ma innego wyjścia.
Ale i tak już nie ma czasu i przegrywamy kolejne spotkanie. Jeżeli chodzi o podsumowanie tego samochodu, no to myślę, że wygląda on całkiem fajnie. Oczywiście jest bardzo zbliżony do samochodu, który jest do otrzymania w grze za darmo, ale myślę, że mimo wszystko jest to upgrade. Jeżeli komuś się podoba, no to na pewno myślę, że warto zainwestować, bo nie jest to drogie cacko. Akurat jeżeli chodzi o te Hot Wheelsy, to przynajmniej są dobrze wycenione i kosztują po 500 kredytów, co jest rekordowo niską ceną. Jednak jeżeli chodzi o grywalność, no to myślę, że teraz na ekranie widzicie moją tier listę wszystkich samochodów, więc w zależności od tego, co wam się podoba, możecie zobaczyć, co ja sądzę o tym samochodzie. Mam nadzieję, że cała ta taka mała seria z testowania Hot Wheelsów wam się również podobała. No i dobra, już nie będę przedłużał. Życzę wam miłego dnia i elo elo.